Karolina, gdyby ubrania mogły opowiadać o historii swoich właścicieli, to co Twoje ubrania powiedziałyby o Tobie? Um, w sumie są takimi medalami trochę wynagrodzeniem za jakiś sukces, za przeżytą przygodę. Każda z rzeczy, którą mam, mówię tutaj o bardziej takich. Um, droższych ubraniach była, ze względu na to, że na przykład zrobiłam jakąś kampanię, odniosłam jakiś sukces. Jesteś sentymentalna, jeśli chodzi o ubrania? Bardzo. Właściwie to praktycznie cała moja garderoba jest pełna sentymentów, stąd też, jak możesz zauważyć, jest trochę sporo tych sentymentów. Tak, a e, musimy Jestem dodać, jest jedna z trzech Twoich garderób. E, tak, natomiast dwie kolejne są na współ z moim mężem. Karolina, w takim razie, jeśli mówimy o tych sentymentach, to co jest taką dla ciebie rzeczą najcenniejszą w twojej szafie? Niekoniecznie pod względem materialnym, tylko właśnie takim duchowym, z którą nigdy w życiu byś się nie rozstała. Ojej, tak naprawdę mam wiele takich rzeczy. Mogę ci je e, pokazać, przynajmniej kilka z nich. Natomiast od czego mogłabym e, zacząć? E... Może pierwsza rzecz. To ja mi w ogóle, wiesz co, może nie z wyższej półki, nie, nie jest jakaś dla mnie najważniejsza rzecz mm -hmm. oczywiście, natomiast e, e, spodnie, które mam na sobie są vintage. O. I e, ja je mam już kilka lat. No, takie wiesz, właściwie to nie wiem, czy one nie są męskie. Ale wyglądają na tobie dobrze. Dziękuję Zresztą, jak bardzo. Też na modelce. Dziękuję. Dziękuję. Właśnie z nimi historia jest taka, że kiedyś mój były stylista przyniósł je na plan, i tym sposobem również poprosiłam go, czy mogłabym od niego odkupić. I tak się stało. Taką drugą rzeczą, którą Wintycz vintage kupiłam, to jest ten pasek. Ja go słuchaj kupiłam w Japonii, kiedy wracałam z planu zdjęciowego, i chciałam sobie jakoś wynagrodzić dzień pełen pracy, i po prostu kupiłam sobie ten piękny. Pasek, który ma już tak, 7 było? lat, jest ze mną, mhm. ale prawdopodobnie ma. M, można, m, możliwe, że tyle co ja. <laughs> Bo wygląda na taki właśnie bardzo stary. Jest e, oldschoolowy, pasuje do wielu stylizacji, nawet do dzisiejszej mógłby pasować, tak naprawdę. Jakbym się uparła, mogłabym go dzisiaj założyć. A pierwsza torebka, która trafiła do Twojej kolekcji? To jest torebka Prady. Moja pierwsza, e, droższa. Klasyka. Droższa rzecz, którą kupiłam. Mianowicie, kiedy wracałam z Japonii do Chin z pracy, wylądowałam o pierwszej 30 nocy w Hongkongu i pojechałam do hotelu, który był zamknięty. Okazało się, że moja agencja z Chin zabukowała mi nocleg nie na tą noc, tylko na kolejną, więc generalnie nie miałam ani noclegu, ani miejsca, gdzie się podziać, więc bardzo przykra sytuacja dla, mhm. dla młodej blondynki na drugim końcu świata. Kongu. Atrakcyjnej młodej blondynki na drugim końcu świata, co wtedy ze sobą podziałaś? E, wiesz co, ja się po prostu schowałam gdzieś tam między filarami, jakimiś budynkami, bo nie miałam co ze sobą zrobić. I przyznam się, że to bardzo przebolałam, jeśli chodzi o psychikę, bo przepłakałam całą noc i, i bałam się strasznie, okropnie. To, to naprawdę nie było fajne doświadczenie, dlatego postanowiłam sobie to jakoś wynagrodzić, chociaż w ten sposób. I ma to dla mnie ogromną, sentymentalną wartość. Rozumiem, że nigdy się jej nie pozbędzie? Nie, nie ma takiej opcji. Co jeszcze w takim razie jest w Twojej szafie takiego? Na co spoglądasz z takim z łaską? Wiesz co? Jak już tutaj zaglądam, to mogę pokazać o. Ci torebkę Chanel. Kupiłam ją w Paryżu, mm, w ramach wygranej Ameryki Express. Kiedy wygrałam program, wróciłam do e, Polski i pojechałam oczywiście na kolejną kampanię, która od, odbywała się właśnie w Paryżu. No niesamowita dla mnie ogromna wartość, przypominająca mi całą moją przygodę w Ameryce Express. To tak, tak, taka m, moja mała perełka. Na pewno myślę, że jeszcze masz w swojej szafie rzecz, której byłaś na pierwszej randce z Rogerem, ale na o tej łatwo. takiej właściwej, bo ja wiem, że wy poznaliście się w klubie sportowym. Mogę Ci pokazać w sumie outfit, który miałam na, na sobie w klubie sportowym. Natomiast jeśli chodzi o taką pierwszą, pierwszą randkę naszą, to jest to sukienka. Przepraszam, już dawno jej nie wyciągałam, więc jest cała pognieciona, to całą no pomarańcz. Pomarańcz. Bardzo miło to wspominam, bo Roger mnie na pierwszej randce zapytał, czy może mnie nazywać swoją kobietą, więc bardzo wyjątkowy dla mnie czas i dzień pełen wrażeń. A w jakim wydaniu on lubi Cię najbardziej? Naturalnym. Naturalnie. On lubi, jak siebie sama maluję, jak nie chodzę do makijażystek. Dzisiaj też się sama malowałam. Um, on e, właściwie to zawsze mi mówi, że najlepiej wyglądam bez makijażu i jeszcze lepiej, jak założę dres. No chyba, że założę jego koszulę, którą mam aktualnie na sobie, bo dzisiaj zerknęłam do jego szafy i po prostu założyłam sobie jego e, koszulę. Mam nadzieję, że wybaczy mi, bo jeszcze nie, <laughs> nie wiem. <laughs> lubię trochę pięknej elegancji, lubię też sportowego stylu. To na codzienny Czas na, na, na co dzień, noszę bardziej sportowe rzeczy. Natomiast nie tylko do pracy ubieram się szykownie i elegancko, natomiast również na wakacje uwielbiam, nosić na wakacjach sukienki, piękne kreacje. To jest taki, dzień, to jest taki czas, kiedy lubię tak się odstrzelić. To co w takim razie byś zabrała ze sobą na wakacje, gdybyś na przykład teraz się pakowała? Na pewno strój kąpielowy. Na pewno swoje okulary, <laughs> których Mami, jest tutaj dużo, skoro. Mam swoją kolekcję okularów. Nawet mogę pokazać. O, to jest ulubiony kolor Rogera, różowy. To różowy. Tak, pasuje. Ci Ręcz, dzisiaj. dzisiaj do tego pasuje, akurat e, śmiesznie się złożyło. Natomiast e, rzeczywiście mam sporo takich fajnych, swoich ulubionych okularów, na przykład te, bo te ta e, również fajnie pasują do różnych stylizacji. One są duże. Ja uwielbiam duże okulary, które zak zakrywają praktycznie e, całą twarz. Po prostu, nie wiem, w modzie się przyjęło, że im większe okulary, tym lepiej, fajniej wygląda e, buzia. Tak? Tak, my modelki nosimy zazwyczaj. Ja obserwuję tą Twoją przemianę i zauważyłam, że w ostatnim czasie Twój styl się nieco zmienił. Staś się mniej dziewczęca, a bardziej mam wrażenie kobieca, świadoma, seksowna. Co miało na Bardzo to Bardzo mi miło. A wiesz, co może przede wszystkim wydarzenia, które wydarzyły się też w moim życiu, historie, które przebyłam. Jakby kiedy byłam młodsza, to wiadomo, że ubierałam się bardziej dziewczęco, co też uwielbiam dalej, natomiast na co dzień rzeczywiście stawiam na bardziej um, szykowne kreacje, bardziej odważne, bo pewność siebie się zmieniła totalnie, świadomość mojego ciała, mojej psychiki też jest inna, ale też wydaje mi się, że idę z duchem e, czasu i ta moda bardzo się zmienia. Też bardzo dużo... Tak jak Ci wcześniej wspominałam, kupuję rzeczy, które coś dla mnie znaczą, mają sentymentalną wa wartość. Mam tutaj też dwie kurtki, które są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Jedna e, to jest kurtka, kurtka Diora. Miałam sesję okładkową dla magazynu Harper's Bazaar w Turcji. Więc międzynarodowa okładka, trzeba było ją jakoś... E, I to jest kurtka, którą miałam na planie. Eksem. Więc dla mnie dlatego ma ogromną sentymentalną wartość, ale cały czas, jak możesz zauważyć jest w tym, bo mm -hmm. mi Szkoda po prostu, ja ją może miałam z trzy razy na sobie. Niektórzy zbierają zegarki, inni znaczki, a ty zbierasz ubrania z planów. Rzeczywiście tak. często jest tak, że zabierasz te rzeczy z planów z kupuję, może tak, to jest <laughs> tak, bo to nie jest tak, że je dostaję. Niestety chciałabym. Pewnie wiele osób myśli, że modelka na planie dostaje różne mm -hmm. ubrania. To tak nie jest, my przymierzamy i je oddajemy. Miesiąc temu miałam e, kampanię w. We Włoszech, tak. w Rzymie. Kupiłam sobie tą e, kurtkę, Pomów. o której bardzo, bardzo marzyłam. I będzie mi zawsze przypominać i o tym miejscu, i o tej kampanii, i o ludziach, mhm. którzy to tworzyli. Więc to jest po prostu taka welurowa. O, wow. Korteczka. Sroczko. Sroczko, tak. Sroczki się cieszą. Sroczki o czym... się cieszą. Chcesz przymierzyć? Generalnie jest universejzowa taka. O, pas wow. pasuje ci. No, zabrałabym to. <noise> Mo, bo zawsze możesz pożyczyć. A twój styl codzienny, to co zakładasz na ścianki, do domu, czy nawet y, na wyjście z przyjaciółkami, to jest y, taka czysta zabawa formą, czy może zależy też trochę od twoich emocji? Bardzo dużo zależy od moich emocji. Właściwie to moje ubrania często kolory odzwierciedlają to, jak się czuję. Dziś jestem happy, dlatego mam różowy na sobie i też myślę, że to, że mam na sobie koszulę Rogera, dodaje mi trochę takiej pewności siebie. Nie wiem, po prostu mhm. czuję, czuję, że ze mną jest. Wiem, że Wy bardzo lubicie styl sportowy i że często tymi tak naprawdę kompletami się maczujecie, prawda? Wiesz co, jeśli chodzi o podróże, często jak podróżujemy, nawet nie na co dzień, bywa tak, że ja i Roger nawet nie wymieniamy się zdaniami i nagle ja wychodzę ze swojej garderoby, on z drugiego końca i patrzymy i wyglądamy tak samo. Telepatia, e, jeśli chodzi o ubrania, a czasem rzeczywiście planujemy, że jedziemy gdzieś w podróż, kupujemy sobie ten sam dress i wyglądamy tak samo. No tak, mamy po prostu jakoś, jakoś lubimy e, tak sobie żyć. On też jest e, tam, modowym frikiem. Modowym tam, freakiem, tak, tak, tak. I mam tutaj nawet, wiesz co, mogę Ci pokazać jeden z naszych wspólnych dresów, jak możesz zauważyć w Roger ulubionym kolorze. Dużo <laughs> Najlepsze jest to, że on kupił i jedne i drugie dla mnie w prezencie na podróż. Jak możesz zauważyć, ja yy, chodzę bardzo kolorowo ubrana i często jestem seciara, więc jak ja idę ćwiczyć na siłownię, to ja zawsze idę ubrana setowo w jednym e, odcieniu, tutaj na przykład jest niebieski przygotowany, ale ale to zazwyczaj tak y, wygląda u mnie. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o podróże, to często z rogerem wyglądamy tak samo, bo sprawia nam to ogromną radość. Wspominałeś o kolorach, tutaj te sety są rzeczywiście bardzo kolorowe. Ty masz na sobie róż, tutaj za tobą widzę pomarań. Co kolory wnoszą do twojego życia? Na co się czuję, trochę mój humor pokazują. E, noszę też czarny, noszę czarne, jak jestem smutna, ale noszę czarne, jak jestem też niezależna i chcę się poczuć odważna albo cool. To wszystko zależy od, od mojego humoru.